śliczna, co stąd, że ma usta jak miód. Kiedy taka niesympatyczna, że kochać ją daremny trud. Witam Państwa serdecznie w Iluzjonie i zapraszam do obejrzenia drugiej części naszej opowieści o miłości w mundurze. Oczywiście w polskim przedwojennym filmie. W pełnym rynsztunku? A tak, w Niemcach rewolucja. Filmów żołniersko-mundurowych powstało w latach 20. i 30. sporo, no dokładnie 25. Najczęstszym tematem było powstanie legionów i walka najpierw z carskimi Rosjanami, a wkrótce już z bolszewikami. Niektórzy filmowcy starali się, no wprawdzie dosyć rzadko, pokazać również zachodnich zaborców. Czynił to na przykład Leonard Buczkowski na podstawie powieści Marii Rodziewiczówny w filmie Floria. Jeszcze tylko raz pojawili się na ekranie Niemcy w adaptacji powieści Stefana Żeromskiego Wiatr od morza. Ale akcent przesunięty został bardziej na konflikty emocjonalne, osobiste, kosztem narodowym. Tak, ruchy do góry. Wydarzenia historyczne i wynikające z nich trudne problemy są też, no ale raczej pretekstem w filmie Krwawy Wschód. Przyjaźń dwóch oficerów związanych braterstwem broni poddana zostaje ciężkiej próbie, kiedy okazuje się, że jeden z nich kocha żonę drugiego. Zaraz, stać tu. Panie aktor, czy pan aktor jest tak strzelec z cenzusem, czy ropucha? Podobny przebieg ma akcja filmu Gwiaździsta Eskadra. Tu następują dramatyczne roszady między dwoma parami. Istotne jest to, że jesteśmy świadkami, jak powstawało polskie lotnictwo wojskowe. Zresztą przy udziale ochotników pilotów amerykańskich, którzy sformowali eskadrę kościuszkowską i walczyli w szeregach polskiej armii w latach 1918-1920. Oddzielną grupę tworzyły filmy, które przedstawiały, no, nazwijmy to, trudne powroty do Polski, bo najlepszym byli bohaterowie Sybiru. Przepraszam, puśćcie no! Już o tym filmie mówiłem, więc tylko przypomnę, że akcja osnuta została na przeżyciach ochotników 5. Dywizji Syberyjskiej, którzy po zakończeniu I wojny i po wybuchu rewolucji w Rosji postanawiają z bronią w ręku wrócić do kraju. Ja mam tego dosyć. Wracajmy. Chcę zobaczyć dom, ludzi. Nie wytrzymam dłużej w tych śniegach. Jeszcze bardziej skomplikowana była, ale w sferze prywatnej, emocjonalnej, sytuacja bohaterów filmu Dzikie Pola w reżyserii Józefa Leitesa. Kopia niestety nie zachowała się, więc przytoczę fragment programu filmowego. Ucichły ostatnie echa wojny światowej. Oficerowie, żołnierze różnych armii długie miesiące przekradają się przez pustkowia Rosji do granicy polskiej. Są już blisko. Ostatkami sił wloką się przez poleskie bagna. W duszach wygasły wszelkie światła. Pozostała jedynie bezwzględna chęć utrzymania życia. Jak już wspomniałem, najpopularniejszym wątkiem były legiony. Wraz z upływem czasu jednak wątek ten stawał się coraz dojrzalszy, pozbawiony charakteru czysto propagandowego. Śluby ułańskie z 1934 roku stanowiły w pewnym sensie przejście od czasów historycznych do współczesnych. Pierwsza część
fabularnej anegdoty ma miejsce pewnego sierpniowego dnia 1914 roku, a kontynuowana jest 15 lat później. Film opowiada, no, w znacznym uproszczeniu, o zalążku pierwszego pułku ułanów legionowych, ale przede wszystkim o, pod tym względem, niefortunnych legionistach, którzy nieopatrznie złożyli śluby, że nigdy się nie ożenią. To jest order dla panny, to jest awans dla panny. Czasy współczesne, jeśli weźmiemy pod uwagę temat żołniersko-mundurowy, nie przedstawiają się zbyt imponująco. Dwie komedie, Ułani, ułani, chłopcy malowani i Parada rezerwistów. O pierwszym prasa pisała: Dymsza i Krukowski, czyli Dodek i Lopek, jako ofermy ułańskie pod wodzą porucznika i wachmistrza udają ułanów i zalecają się do Helci, służącej burmistrzostwa, królowej piękności Grajdołka. Helka przyczynia się do schwytania dwóch złodziejaszków, których przyprowadza do ula, mierząc w nich łokciową kiełbasą. No, nic dodać, nic ująć. Sądzę, że w przypadku Parady rezerwistów notatka prasowa też nam w zupełności wystarczy. Brzmi ona tak. Wykwintny szef zakładu kulinarno-muzycznego idzie na ćwiczenia rezerwy razem z dwoma swymi kelnerami. Porządek społeczny się odwraca, bo obaj kelnerzy są szarżą. Jeden kapralem, a drugi starszym strzelcem. W kategorii komedia chyba jednak powrót do dalszej nieco przeszłości okazał się znacznie bardziej szczęśliwszy. Niech się nieumiecy, proszę zauważyć zrobione w mich. Niech się i raz, i dwa, znowu człowiek to chciał go ma. Na placu boju przedwojennych filmów żołniersko-mundurowych pozostały zaledwie trzy, a tak naprawdę dwa. Bo ten pierwszy, czy też trzeci, jest właściwie o czymś innym. Nosi on tytuł Pod twoją obroną. Zrobiony został w 1933 roku. A film zaczyna się tak. Maryla, Maria Bogda, po zdaniu matury wraca do domu swej opiekunki, której syn, Adam Brodzisz, tego samego dnia uzyskuje stopień oficerski w szkole lotniczej. Przyjaźń młodych zamienia się w gorącą miłość. Janek pracuje nad wynalazkiem z dziedziny aeronautyki. Zainteresował się nim obcy wywiad. I oto prawie w przeddzień ślubu. Bohatera, tak ciężko doświadczonego, ratuje po pierwsze miłość, oddanie ukochanej. Maryla oddaje mu swoją krew podczas transfuzji. Po drugie zaś cud, jakiego doznaje. Paraliż znika podczas pielgrzymki na Jasną Górę. No, zaryzykowałbym wzorcowym dla przedwojennego polskiego kina i tematu żołniersko-mundurowego jest jednak film inny. Powstał w 1935 roku i nosi tytuł Rapsodia Bałtyku. Jego reżyserem był Leonard Buczkowski. Wyjątkowe jest w tym filmie to, że głównymi bohaterami są trzej oficerowie specjalnej, niecodziennej jednostki. Służą oni bowiem w Gdyni w eskadrze wodnopłatowców polskiej marynarki wojennej. Już samo to przyciągało do kin rzesze męskich widzów.
No, ale do kina chodzą, jak wiadomo, również kobiety, a nie tylko mężczyźni, więc tę atrakcyjną skądinąd opowieść trzeba było uzupełnić jeszcze wątkiem lirycznym. Jest nim miłość dwóch z tych oficerów do tej samej dziewczyny. Miłość, przyjaźń, lojalność poddane zostają trudnej próbie. Co ci jest, Zyk? Siedzisz tak, jakby ci kto głowę do lombardo zaniósł. Mam powody. Narzeczona? Główne role kobiece odtwarzają Maria Bogda i Barbara Orlit. Zaś męskie, silna ekipa w składzie Adam Brodzisz, w życiu prywatnym mąż Marii Bogdy oraz Mieczysław Cybulski i Jerzy Mar. Więcej o Rapsodii Bałtyku nie powiem, bo za chwilę zobaczycie Państwo ten film w całości. Wszyscy do raportu! I na zakończenie przeglądu przedwojennych filmów żołniersko-mundurowych wykluczyłem wszelkie wywiady, kontrwywiady i tak dalej. Film niezwykły, zaskakujący i wielce kontrowersyjny. Za sprawę ojczyzny mej walczyć do ostatniego tchu piersia. Nosi on tytuł Płomienne serca. Wszedł na ekrany w 1937 roku. Obsada, jak zwykle, zresztą znakomita. Elżbieta Barszczewska, Mieczysław Cybulski, Mieczysław Milecki, Tadeusz Białoszczyński, Paweł Overło, no i sam Kazimierz Junosza Stępowski. Ta dama nie ma dansera. No, jazda, do roboty. Film Płomienne serca miał bardzo określony cel polityczny, propagandowy. Posłuchajmy, jak opisywano już sam początek filmu, a jednocześnie poznajemy jakby założenia ideowe tego obrazu. Grono maturzystów, do głębi przejętych odezwą naczelnego wodza, to znaczy marszałka Edwarda Rydza Śmigłego, postanawia odbyć służbę w wojsku jeszcze przed rozpoczęciem studiów. W podchorążówce piechoty szybko zamieniają się w wartościowych żołnierzy. Dorzucę, że trochę im w tym przeszkadza, no jak zwykle. Miłość znowu, miłość do tej samej dziewczyny. Ale wszystko przybiera właściwy obrót, bo, zacytuję, w stolicy odbywa się doroczna defilada wojskowa przed naczelnym wodzem. Imponujący przebieg rewii, wspaniała postawa wojska oraz piękna postawa Stasia, Mieczysław Cybulski, defilującego w mundurze oficera strzelców podhalańskich, tak rozczuliła matkę Wandy, przeciwną dotąd małżeństwu córki ze Stasiem, że zgadza się na ich ślub. A ja zapraszam Państwa teraz do obejrzenia zapowiedzianej już Rapsodii Bałtyku i na następne seanse w Iluzjonie.